buduje teraz, nie? O, dobra, dobra, czekaj, idę, no. Ojejku, kic! No co? Pobawić się nie można? Wszystko przez to siedzenie w domu. Dobra, koniec. Kibice. No i przyleciałam. Dobra, dobra, no to koniec. Witam was w kolejnym odcinkowym teatrzyku domowym. Ja, Żaba Zielona. No i teraz co? No co? No tak, tak, brawa, brawa. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzisiaj, moi drodzy, zabiorę was w miejsca magiczne i niezwykłe, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o scenie. Tak, słowo scena ma wiele znaczeń. Mówimy, widziałem fajną scenę w jakimś filmie albo bajce. Albo mówimy, ktoś komuś urządził scenę. No, czyli wiecie co, prawda? Ale nas interesuje scena jako miejsce do występów. Tak, można inaczej powiedzieć. Arena albo estrada. O tak, są różne, wspaniałe, fajne sceny w prawdziwych teatrach. O, scena to miejsce magiczne, piękne i niezwykłe. Każdy prawdziwy aktor marzy, żeby raz wystąpić na takiej wielkiej, wspaniałej scenie. Ja też o tym marzę. Wiem, wiem, rozmarzyłam się. Ale przecież my mamy wymyślać scenę w naszym małym teatrzyku domowym. No, to gdzie ją urządzimy, co? Gdzie? Gdzie? Nie słyszę. No tak, wszędzie, wszędzie możemy urządzić małą domową scenkę. Na przykład gdzie? Tak, w pokoju. Albo gdzie? No tak, kuchnia też się nadaje. Gdzie? Gdzie? Nie, tam to raczej nie. Ale na balkonie. Tak, na balkonie można, można. Gdzie jeszcze? Na ulicy? Na ulicy też można zagrać przedstawienie, ale na razie to nie wybierałabym się grać na ulicę. Ale w ogrodzie. O tak, w ogrodzie. Czekajcie, czekajcie, gdzieś tu miałam. Czekajcie, tylko się przygotuję. Chwila. Powitanie wiosny. Leci bliżka, spotka myszka. Jak się macie, dzieci? Już przybyła wiosna miła, już słoneczko świeci. Poszły rzeki w kraj daleki, płyną hen do morza. A ja śpiewam, a ja lecę, gdzie ta ranna zorza. No, to tak na szybko, znam jeszcze. Wlazł kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, lecz niedługa. I co? Podobało się? Co? Podobało? Mówiłam, mam talent! Prawdziwy talent! A musicie pamiętać o jednym. Na swoją scenę musicie wybrać takie miejsce, gdzie zmieszczą się jeszcze różne przedmioty. No tak, no bo co, jeśli wasz bohater zechce na przykład usiąść, potrzebne mu będzie, tak, krzesło. Albo jeśli wasz bohater będzie łasuchem, to co musicie postawić się, co, lodówkę? Nie no, może chlebak wystarczy, albo jakiś inny zakamarek na łakocie. Albo na przykład trzeba będzie zrobić kawałeczek
lasu, albo na przykład, no nie wiem, sami wymyślcie. A, jeszcze jedna ważna uwaga. W pomieszczeniu, gdzie występujecie, muszą zmieścić się widzowie, albo przynajmniej jeden widz, no bo bez aktora nie ma teatru, ale bez widza też nie ma teatru. No to co? Przygotowujcie sceny, przygotowujcie i do zobaczenia. Pa, 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 pa.